Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Orłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny raport ze wschodu. Dziś po raz kolejny, Szanowni Państwo, będziemy na Białorusi. O Białorusi będziemy mówić oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie, oczywiście też do wojny na Ukrainie się odnosząc, ale będziemy mówić szczegółowo o wydarzeniach wewnątrz Białorusi. Na jednym z lotnisk zniszczony został samolot A-50, czyli mówiąc tak bardzo ogólnie, latający radar, rosyjski latający radar, który to między innymi pomagał lotnictwu rosyjskiemu, czy też systemom rakietowym naprowadzać właśnie ataki rakietowe. To za chwilę będziemy Państwu tłumaczyć szczegółowo. Ja tylko przypomnę na samym początku, że zachęcamy Państwa do tego, żeby kliknąć łapkę w górę, jeżeli Państwu ten temat się spodoba, brać udział w dyskusji poprzez komentarze oraz, jeśli Państwo tego nie robią, także kliknąć subskrypcję. Dzisiejszy nasz program będzie taką próbą podsumowania informacji, które posiadamy i zastanowienia się, czy aby nie rozpoczyna się ten etap, o którym na naszej antenie mówił niedawno żołnierz pułku Kalinowskiego, tej białoruskiej grupy walczącej na Ukrainie, a mianowicie o wojskowym przewrocie, o próbie przewrotu wojskowego, wywołaniu wojny domowej na Białorusi, która ma zakończyć się, jak to on określił, obaleniem reżimu Aleksandra Łukaszenki i wprowadzeniu praworządności, przywróceniu praworządności na Białoruś. Na początek jednak, Szanowni Państwo, informacja, która pojawiła się na kanale telegramowym BYPOL, czyli białoruskim projekcie opozycyjnym, który to poinformował, iż w wyniku dwóch eksplozji uszkodzeniu uległa przednia część i środkowa część samolotu. Uszkodzona została awionika oraz antena radaru. Uszkodzenia są poważne, samolot na pewno nigdzie nie poleci. Do zdarzenia doszło podczas pracy sprzętu odśnieżającego w pobliżu tego samolotu. Prawdopodobnie, jak to już wielokrotnie zdarzało się w projektach rosyjskich obszarów wojskowych, ktoś znowu nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i palił w pobliżu samolotu. Ta druga część to oczywiście forma prześmiewcza, bo przypomnijmy, kiedy to dochodziło do pierwszych wybuchów na Krymie, jak to później zostało określane przez ukraińskie media, do bawełny, bo takim mianem określano właśnie wybuchy między innymi na Krymie, to wówczas mówiono, że są one powiązane z tym, że ktoś nie zachował tych norm bezpieczeństwa, że gdzieś palił papierosa, wyrzucił peta, w związku z tym taki komunikat. Ale jeszcze jeden komunikat, który tegoż samego dnia się pojawił, również kanał telegramowy, również kanał opozycyjny białoruski Gajun. Samolot przyleciał na Białoruś 3 stycznia 2023 roku. Przed wybuchem przebywał na białoruskim lotnisku 54 dni, wykonując 12 lotów bojowych. Takie samoloty są wykorzystywane przez agresora do dostarczania koordynatów rosyjskim pilotom myśliwskim. Z otwartych źródeł wiadomo, że koszt takiego samolotu to 330 milionów dolarów. Oczywiście to są początkowe tylko informacje, początkowe doniesienia, ale natychmiast niemal zaczęło się spekulować, któż tego ataku mógł dokonać, któż tego uszkodzenia bardzo ważnego samolotu na Białorusi mógł dokonać. No i jako pierwszą osobę, która udzieliła komentarzu, to szef wspomnianego BYPOL, czyli tego portalu, to jest Oleksandr Azarow w gazecie Nasza Niwa, gazecie opozycyjnej oczywiście, stwierdził dość jasno, że ataku dokonały siły partyzanckie, białoruskie siły partyzanckie działające w tym regionie. Przygotowanie akcji zajmuje 3-4 miesiące. Konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania, aby zobaczyć, skąd podejść. Mieliśmy wiele opcji. Jedna akcja kończy się niepowodzeniem, podejmujemy drugą. I w ten sposób nasi partyzanci znaleźli tak ciekawy obiekt. Oczywiście partyzantom też doradzamy, ale oni też oferują przedmioty w zależności od swoich możliwości. Okazuje się, że wykonano taką wspólną pracę. Nie podamy jeszcze liczby dronów, ale mogę potwierdzić, że był to atak dronów.
miliona. Niech działają służby specjalne i same spróbują ustalić, ile ich było. Osobiście nie rozmawiałem jeszcze z uczestnikami tej akcji po tym, jak opuścili już kraj, są już bezpieczni. Wszystko jest w porządku. To właśnie komunikat, który pojawił się w rozmowie w zasadzie z gazetą Nasza Niwa. Później jeszcze te informacje zostały potwierdzone, jeśli chodzi o ucieczkę poza teren Białorusi rzekomych osób, które dokonały tego zamachu. Oczywiście bardzo szybko rozpoczęto też dywagacje, jak sama Białoruś na to zareaguje, jak władze białoruskie na to zareagują. Wiemy, że zostało zwołane spotkanie i między innymi na temat tego spotkania wypowiedział się znany w Polsce opozycyjny polityk białoruski Paweł Łatuszka, który ma być premierem tego rządu pani Cichanowskiej, tego rządu, który powstawał na wypadek, gdyby doszło do politycznego przewrotu. I Paweł Łatuszka powiedział taką oto rzecz właśnie na temat tego zajścia na lotnisku i tego, jak teraz wygląda polityczna sytuacja na Białorusi. Łukaszenka wezwał wczoraj w trybie pilnym wszystkie siły bezpieczeństwa. Wściekł się, zażądał znalezienia sprawców. Lotnisko zostało otoczone, teren w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska wojskowego został otoczony. Oddziały prewencji przeszły przez wszystkie mieszkania. Próbowali znaleźć te osoby, które mogły być zamieszane w to zajście. Jego, czyli Łukaszenki, system bezpieczeństwa jest w opłakanym stanie i nie może kontrolować działań białoruskich partyzantów. To są słowa Pawła Łatuszki, a my jeszcze na chwilę, szanowni państwo, powrócimy do rozmowy właśnie ze wspomnianym żołnierzem Markiem, żołnierzem, który walczy na Ukrainie, jest członkiem Pułku Kalinowskiego, czyli sił białoruskich. I w tym wywiadzie, kiedy to z nim rozmawialiśmy, jedno z pytań dotyczyło właśnie przyszłości Pułku Kalinowskiego i działań po zakończeniu wojny na Ukrainie. Mark zasugerował nam, że no jest dosyć jasny plan, że ta wojna jest elementem przygotowania się do doprowadzenia do wojskowego obalenia władzy, do wojskowego przewrotu, do w zasadzie wybuchu wojny domowej na Białorusi, która miałaby, tak jak wspomniałem, przywrócić według Marka praworządność w kraju, a przede wszystkim obalić reżim Aleksandra Łukaszenki. Zobaczmy ten fragment naszego wywiadu. Rozumiem teraz Ukraina, ale ten podstawowy cel to Białoruś i obalenie reżimu Łukaszenki. Tak, zdecydowanie. Teraz tutaj, na terenie Ukrainy, my zbieramy, tak powiem, budujemy swoją armię wyzwoleńczą, która później będzie wyzwalać Białoruś. I bardzo ważnym jest to, co tutaj u nas się odbywa, bojowe uformowanie. Razem walczymy, razem mieszkamy, razem u nas już tutaj takie braterstwo. Bardzo wielka, ogromna rodzina. I wszystko to są ludzie. Możemy wyznawać inne religie, popierać inne partie polityczne. Ale mimo to wszyscy patrzymy w jedną stronę. Widzimy, że Białoruś powinna być wolna, powinny być przeprowadzone wybory i że u nas powinno być normalne ludzkie państwo. I powinniśmy oddzielić się od Rosji 30-metrowym betonowym ogrodzeniem i po prostu czasem zaglądać, co tam u nich. Bałajki, niedźwiedzie, no niech dalej sobie tam siedzą. Nasza Białoruś to europejskie państwo. My wszyscy jesteśmy Europejczykami. Chcemy być w europejskiej rodzinie. To jest bardzo ważne dla nas. Właśnie dlatego walczymy. Pomagamy Ukrainie, naszym braciom i tak samo chcemy swoje wolne państwo. To jest nasz główny powód. A więc myślę, że dość jasny komunikat ze strony Marka, żołnierza Pułku Kalinowskiego. Oczywiście ten wywiad do znalezienia w całości na naszym kanale. Zachęcam do tego, żeby do niego wrócić, bo kilka bardzo ciekawych tez tam pada. Wiedzą państwo doskonale, że no, taki bezpośredni kontakt z tego typu osobami jest zawsze wartościowy, szczególnie, że Mark w tym momencie i Pułk Kalinowskiego znajduje się w tych najcięższych rejonach walk. Kiedy z nim rozmawiałem, znajdował się praktycznie bezpośrednio w Bachmucie.
więc no mamy nadzieję, że już niedługo znowu uda się nam porozmawiać. Może właśnie na ten temat, jeżeli Państwu ten temat się spodoba, to postaram się po raz kolejny z Markiem skontaktować i jego zapytać o zdanie jako przedstawiciela pułku Kalinowskiego. Ale przenieśmy się teraz do Polski, bo również ten temat w Polsce był komentowany. Chociaż ja szczerze powiedziawszy, przeglądając media, nie zauważyłem jakichś dużych dyskusji, jakichś dużych debat w polskich mediach na temat konsekwencji, bo tak naprawdę nie samego wydarzenia, bo samo wydarzenie może nie wydawać się z naszego punktu widzenia ważne, no ale już konsekwencje, to do czego może to wydarzenie doprowadzić, co rozpoczyna to wydarzenie, bo tak też może być, no to powinniśmy dyskutować. I w taką dyskusję wszedł dr Jacek Bartosiak, który był gościem w Polsat News, który był gościem Bogdana Rymanowskiego i na ten temat między innymi się wypowiadał, czyli właśnie tego, jak będzie wyglądała jego zdaniem przyszłość Białorusi, jak mogą potoczyć się dalsze wydarzenia, no i jak powinna się w tym przypadku zachować Polska. A więc tym razem dr Jacek Bartosiak i jego zdanie na temat wczorajszych wydarzeń. Ukraińcy jawnie i wprost szkolą wojsko niepodległej Białorusi. Jawnie i wprost w prasie ukraińskiej od wielu tygodni mówią o pułku Kalinowskiego. Wprost mówią, że trzeba rozstrzygnąć Białoruś wojskowo. Nie może Białoruś Łukaszenki pod wpływem rosyjskim wisieć na północy od Kijowa i grozić stolicy oraz liniom komunikacyjnym z Polski do Kijowa. Ukraińcy biorą na poważnie rozstrzygnięcie wojskowe. Jeśli wojna miałaby się zakończyć zwycięstwem Ukrainy, to również moim zdaniem Ukraińcy będą chcieli zmienić reżim na Białorusi. Państwo polskie musi się przygotować, bo to może wywołać ogromną destabilizację wojny na Białorusi, dlatego że Rosjanie mogą nie odpuścić. Tak samo Rosjanie, przegrywając wojnę na Ukrainie, negocjując coś, mogą ogłosić aneksję Białorusi i Ukraińcy wtedy również użyją wojsk Białorusi, które szkolą do tego, żeby uniemożliwić łatwą aneksję terytorialną. I wtedy co Polska na to? Co zrobi? Na pewno są na Białorusi ludzie, którzy są niezadowoleni z rządów Łukaszenki, pewnie też w strukturach siłowych. Absolutnie nie umiem spekulować w ten sposób. Nie mam rozpoznania wywiadowczego, jak wygląda poparcie w siłach zbrojnych, siłach specjalnych dla Łukaszenki. Natomiast są różne metody spowodowania zniszczenia tego samolotu. Może dron? Są różne metody i myślę, że Ukraińcy są pierwszym podejrzanym oraz siły białoruskie niepodległościowe, które chciałyby to zrobić. Sytuacja jest jeszcze niejasna, ale musimy wiedzieć, jesteśmy w Warszawie, do granicy w Brześciu jest 193 km drogą prostą. Białoruś jest jeszcze bardziej fundamentalna dla bezpieczeństwa państwa polskiego niż Ukraina. Tak zwany północny teatr wojenny Rzeczpospolitej, najkrótsza droga do Moskwy, płasko jak stół, prosto się jedzie, mało przeszkód rzecznych, absolutnie priorytetowy teren. Jeżeli my nie mamy planu, co teraz zrobić z naszym wojskiem, jakie mamy plany, jeśli wybuchnie wojna na Białorusi i wojska niepodległościowe białoruskie, wspomagane przez Ukraińców, rozpoczną ruchawkę, wystąpią przeciwko Łukaszence, wspieranemu przez Rosjan. Co Rzeczpospolita ma zamiar z tym zrobić? A więc jak zwykle dr Jacek Bartosiak zadał na koniec pytanie, gdzieś zasugerował, że w Polsce powinna się odbyć debata na ten temat. Ja zachęcam Państwa do debaty pod tym filmem, do komentarzy, czy Państwo widzą jakieś rozwiązanie danej sytuacji, czy przede wszystkim Państwa zdaniem to, co się w tym momencie wydarzyło, to jest początek właśnie jakichś rozruchów, początek obalania władzy Aleksandra Łukaszenki, początek może nawet wojny domowej na Białorusi, bo o tym też trzeba głośno mówić, patrząc na fakt, że i w Polsce, i na Ukrainie są osoby, które takowego przewrotu chciałyby dokonać, bo pamiętajmy, na Ukrainie działa pułk Kalinowskiego, który jest częścią sił zbrojnych Ukrainy, który walczy ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami, ale w Polsce są tak zwane chorągwie, które również szkolą się, tworzą grupy paramilitarne, które mają na celu, oczywiście podkreślamy, w pełni legalnie to robią, mają na celu ewentualnie uczestniczyć później w walce, o czym sami mówią, uczestniczyć w tym, aby przejąć władzę na Białorusi. To jeszcze jeden etap w naszym programie, to etap ukraiński, bo ten wątek również się absolutnie pojawił i o tym też trzeba pamiętać, że Ukraińcy byli brani pod uwagę jako ewentualni sprawcy całego zajścia, a nawet jeśli nie sprawcy, to prowadyrzy albo przynajmniej pomocnicy, tacy wydatni pomocnicy w tym, co się wydarzyło, no bo okazuje się, że jednak to właśnie Ukraińcy bardzo dużo na tym
akcie sabotażu, na tym wybuchu skorzystają, na tym uszkodzeniu samolotu A-50, no bo przede wszystkim ten samolot wykorzystywany był właśnie przeciwko Ukrainie. I dwaj eksperci, najpierw ekspert wojskowy, później osoba znana medialnie, która też komentuje to wydarzenie, ale najpierw ekspert wojskowy, który wyjaśni Państwu, dlaczego z punktu widzenia Ukrainy to jest ważny element, to jest ważny punkt, to jest ważna zmiana w najbliższym czasie, utrata tegoż samolotu Federacji Rosyjskiej. Gdzieś na terytorium Rosji zostało jeszcze 8 samolotów A-50, w sumie było ich 9. Rosjanie teraz najprawdopodobniej przerzucą swoje samoloty nie tylko tego poziomu. Usuną je z terenu Białorusi. Zostaną rozproszone po rosyjskich lotniskach w określonych promieniach bojowych. MiG-31 polecą albo z Diagilewa, albo z Szajawiwki, zostaną przetransportowane bliżej Moskwy. Inne samoloty mogą wylecieć za Ural. Jeśli zostaną całkowicie usunięte, A-50 nie będą latały wzdłuż naszych granic. Wtedy trasy pocisków manewrujących będą obliczane lub wyznaczane na podstawie map geograficznych. Bez systemu lokalizacji naszych systemów rakietowych będą działać losowo. Zwiększy to procent zniszczenia rosyjskich rakiet. A więc widzą Państwo doskonale, że ekspert wojskowy tutaj jasno zasugerował, że jest to bardzo duża korzyść ze względu na to, że pociski manewrujące po prostu będą miały inaczej wyznaczoną trasę. Ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi, ekspertami, analitykami wojny. Tak pokrótce zapytałem ich, jak ten samolot działa. No to mówiąc najprościej, jest to po prostu radar, który wynosi się w górę, on się porusza. Jest praktycznie cała Ukraina w jego zasięgu i na podstawie tych danych, tegoż radaru, można właśnie ustalać tory lotów rakiet, a w związku z tym też Ukraińcy mieli wówczas zdecydowanie trudniejsze zadanie niż mogą mieć teraz, kiedy tego samolotu nie będzie, chociaż to też jest oczywiście gdybanie, bo nie wiemy, czy kolejne samoloty A-50 zostaną przerzucone na inne lotniska. I jeszcze jeden głos ukraiński, tym razem komentarz bardziej polityczny, ale również myślę dający wiele do myślenia i znany Państwu Oleksii Arestowicz, czyli były doradca Kancelarii Prezydenta, we wczorajszym swoim komentarzu na YouTube powiedział takie oto słowa. To są białoruscy partyzanci. Wzięli na siebie odpowiedzialność. Musimy myśleć, że to oni. Są Białorusini, którzy pomagają wojskom świata walczyć z ciemnością, niszcząc bardzo drogie, bardzo kluczowe i bardzo systemotwórcze elementy kompleksów wywiadowczych skierowanych przeciwko Ukrainie. To bardzo poważne zwycięstwo. Dzięki białoruskim partyzantom. Działania partyzantów nie są skierowane przeciwko Białorusi. Są skierowane przeciwko okupacyjnym wojskom rosyjskim. To jest zupełnie inna historia. Białoruś jest okupowana przez Rosjan. To są słowa oczywiście Oleksija Arestowicza, byłego doradcy, no prezydenta, tak można powiedzieć najprościej, w Kancelarii Prezydenta. Człowiek, który codziennie też komentuje wydarzenia w wojnie. Także widzą Państwo, mamy trzy głosy z różnych krajów. Głos bezpośrednio z Białorusi, z sił opozycyjnych, głos z Polski do tej sytuacji, głos ukraiński. Nie ma tutaj rosyjskiej narracji, ponieważ Rosja nie odnosi się do tego tematu. Jak do tej pory nie wydano żadnego oficjalnego komunikatu związanymi z uszkodzeniem. Także są tylko i wyłącznie te trzy strony, jak na razie, które o tym mówią. Czy Państwa zdaniem, to jest początek jakiejś serii kolejnych wydarzeń, czy Państwa zdaniem ten akt sabotażu, ten akt, jak to by nazwały władze Białorusi, terroryzmu na rosyjskim sprzęcie wojskowym, to jest robota białoruskich partyzantów, czy bardziej sił ukraińskich, a może wspólna ich praca ku temu, żeby jednak zatrzymać Białoruś, żeby Białoruś sparaliżować, żeby może doprowadzić nawet do wojny domowej. Zachęcam do tego, żeby oczywiście komentować to wydarzenie w naszych komentarzach, żeby Państwo wzięli udział w dyskusji. Jeżeli Państwu ten materiał się spodobał, to zachęcam jak zwykle do tego, żeby kliknąć łapkę w górę. Jeżeli Państwo jeszcze tego nie robią, to oczywiście również zachęcam, żeby subskrybować nasz kanał, a naprawdę warto, bo tych materiałów będzie coraz więcej. Dzieje się też dużo w związku z wojną na Ukrainie, także analizy, komentarze. Już niedługo po raz kolejny odcinek Echo Moskwy, w którym będziemy sprawdzać, co Moskwa mówi na temat aktualnych wydarzeń. Także naprawdę polecamy subskrybować nasz kanał. To tyle z mojej strony, szanowni Państwo. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy nasz temat. Kłaniam się Państwu nisko. Marcin Jan Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.